ograniczenie prędkości w tunelu. Czyżby jakiś wypadek, jakieś zdarzenie. Tutaj zazwyczaj są 70. Za tunelem mamy korek, stąd już w tunelu ograniczenie na 50 i pytanie, czy w kierunku Sosnowca pojadę bez problemu, czy jednak z problemem. Powinniśmy wiedzieć. Wydaje się, że w tym kierunku powinniśmy bez problemu pojechać, że te utrudnienia w ruchu to jest kwestia właśnie przejazdu w 86 w kierunku Tychów. I tak jest. I w zasadzie minięty tunel, minięte rozjazdy i można powiedzieć po problemie.